Siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Deadside'a. Mianowicie już dosłownie kolejnym, bo wcześniej nagrałem naprawdę całkiem spoko klip, całkiem naprawdę spoko strzelaninę. No ale niestety nie montuję już tego w Vegasie, tylko w Premiere Pro, żeby była lepsza jakość filmów, którą teraz właśnie będziecie mogli zobaczyć. No i stąd mam dokładnie te rzeczy. Widzicie, wipe'a nie było. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie. Dzisiaj jest piątek, a ja to nagrywam w czwartek późnym wieczorem, więc mam nadzieję, że w piątek właśnie będzie wipe. No, cały czas czekam na to, bo też sobie już chodziłem tutaj po mapie i sprawdzałem miejsca, w których mogłem się ulokować z bazą. Też nie chcę budować baz. Tak w sumie postanowiłem, że nie chcę budować baz w jaskiniach czy w jakichś tam norach. Mógłbym sobie to normalnie rozbudować, zrobić taką jakby fortecę. Wiem, że to będzie można też łatwo zrajdować, ale postaram się, żeby było nie aż tak łatwo. A to z tego takie dźwięki są. Że od teraz będą jakości, w sensie jakość obrazu, każdego obrazu w odcinkach będzie najlepsza, jaka tylko może być. Zmieniłem Vegasa na Premiere Pro, dlatego że Vegas no dzisiaj kompletnie przy montażu mi się rozkrzaczył. Wow. Kompletnie mi się rozkrzaczył. I no musiałem na szybko w jakiś program się wyposażyć. Co prawda się tu jeszcze uczę, ale to mam nadzieję, że przymkniecie na to oko. Na niektóre elementy i po prostu jak już się bardziej nauczę obsługiwać Premiere Pro, no to będą takie lepsze cięcia, lepsze ujęcia i tak dalej. Na chwilę obecną cały czas się uczę, więc bądźcie wyrozumiali. Dobra, teraz wam pokażę, tu trochę sprzętu tego ogarnąłem. Z PvP, a dokładnie strzelałem się mniej więcej gdzieś w tym rejonie, gdzieś tutaj, może nawet tu, jakoś tu, czekajcie, dobra, teraz kojarzę, to było tu, gdzieś mniej więcej tutaj się strzelałem, tak więc w tych rejonach zdobyłem cały ten sprzęt. Szkoda, że właśnie dźwięk mi się tam nie nagrał. To naprawdę ciekawe było. Dobra, lecę dalej, bo masakra. Nie wiem, czy nie padnę od braku picia i jedzenia. Już mam nadzieję, że nie, to tylko kilometr 10. Dajcie znać, czy taka jakość obrazu wam się podoba. No lepsze już niestety nie mogę ogarnąć. To jest maksymalnie najlepsza jakość obrazu, jaka może tylko być tutaj na YouTubie. Przynajmniej na moim kanale na razie. Taka mi będzie odpowiadać. Wszystkie filmy będą w takiej jakości. W dalszym ciągu podtrzymuję to, co mówiłem, czyli jeżeli ktoś będzie chciał dołączyć do mnie, do ekipy, no to nieśmiało wystarczy pisać na Discorda bądź na stronę na Facebooku. Tylko że częściej i szybciej odpowiadam na Discordzie. Gdzieś tak od 5-10 minut maksymalnie dostaniecie odpowiedź. Na Facebooku to trwa nieco dłużej, bo ostatnio coraz rzadziej tam wchodzę. Ale też sprawdzam, jak nie ktoś coś napisał, czy ktoś próbuje dołączyć do grupy, czy nawet coś udostępnić. Tak więc, dobra, polecimy. Dobra, picie już mam praktycznie na wykończeniu, ale jestem już blisko, dosłownie blisko. Że jak zdążyliście zauważyć, nie ma już takiej pikselozy, jaka była wcześniej. No jest o wiele, naprawdę o wiele lepiej, wszystko ładnie tak wygląda. Wreszcie się tym mogę pochwalić, że udało mi się to ogarnąć. Dobra, jesteśmy w safe zone. Chyba jeszcze postaram się polecieć na militarkę. Nie, no pójdę tam. Mam nadzieję, że no
tym serwerze tam zacznie więcej osób grać po wipe. Same, że każdy czeka na tego wipe, nic takiego nie robi. Nie powiększa baza ani innych takich pierdół. Chociaż dzisiaj sporo ludzi tutaj grało. Jak wcześniej tam nagrywałem, ale no niestety musiałem usunąć klip. Dobra. Dawno nie widzieliśmy. Spoko. To oddaję. Gwoździe do kupy. Gdyby na wszelki wypadek nie było wipe'u. W sumie tutaj to będzie tyle. Nie, ten pistolet sprzedam. Dobra, 40 koła. Fajnie jakbym miał te 40 koła po wipe'ie. To by było ekstra. No co, zdarowo, musiał częściej na misję się wybierać. Dobra, dwie. Jeden bandaż. Dobra, czyli zobaczymy to tak. W sumie dwa bandaże. Stać mnie, a co? Dobra, w pierwszej kolejności poleci żarcie z piciem. To mi potrzeba. Tego mi potrzeba po prostu. Dobra, to teraz żarcie. Wejdziemy sobie tutaj na pomost. Ten odcinek będzie taki właśnie poświęcony bardziej jakości niż na gameplayu. Dobra, zobaczymy ile mi się uda tutaj uzyskać przez to picie. Minus 20%, teraz jest już prawie 60. HP powinno na 100 dolecieć. Żarcie się zatrzymało, było na 40%. Teraz zobaczymy, jak będzie z piciem. Na 74, dobra, czyli w sumie pod samą bazą mógłbym doładować to. By było o wiele lepiej. Dobra, lecę pod bazę w takim razie. Czy ktoś coś buduje? Chyba olali sytuację wipe'a. Wow, tam można wejść. Teraz ktoś coś buduje? Wow, what the fuck? Myślę, że tu jest jakieś piętro zrobione. Wyżej bodajże jest. Uno momento. A, okej, okay. Tam jest kolejna. Nie będzie tu. Aj. Ja no, raczej tu się nie dostanę teraz. Musiał pokombinować mniej więcej. Cyk. Trochę bym się musiał odsunąć jeszcze. O. No ale dach mają zabudowany. No nic, w takim razie. Dobra, idziemy dalej na militarkę. Wow. Ale baza. Po drodze na militarkę jeszcze sobie posprawdzam. Nie no, ale raczej każdy wie, że tak się da bugować, więc... Aha, czyli góra nie jest zrobiona, to nawet nie ma... A, taki bajer. Dobra. Właśnie, bo tu nie sprawdziłem tego. Dobra, tu jest ściana, to pewnie jest zabudowane i tutaj są skrzynki. Tak. A nie, też...
the fuck? Dałoby się tu wejść, ale bym musiał sobie tutaj pobudować. W sumie... Czekajcie. Nie, dołem nie wejdę, musiałoby być tutaj luka jedna. Albo coś dobudować. I później najwyżej tymi pieńkami bym się dostał. A tu chyba nie ma żadnej luki. Wiecie, no dobrą sprawę mógłbym się tu dostać na spokojnie. Tylko teraz pytanie, czy bym mógł stamtąd wyjść. Jednym prostym trikiem bym się tu dostał, ale... Nie wiadomo, czy bym przez ten trójkąt wyszedł. Dobra, idziemy. Dzida. O, coś było z prawej strony jakby. Jakieś zwierzę czy coś, taki dźwięk. Dobra, są boty. Są boty to na 200%, także teraz widzicie bardzo ładne oświetlenie. Wcześniej jak biegłem w safe zone, to nie było takiego oświetlenia widać. A, czyli są na tych wartowniach. Czyli to prawda. Aha, ktoś pruje. Czyli ktoś tu jest. Teraz jest kolejny problem. Hello. Dobra, to był strzał do mnie. Teraz leży. To już tamci wiedzą, że ja tu jestem. Teraz... Dobra, na środku leży. Pewnie w tym białym budynku są. Tylko obstawiam. Dobra, spróbuję przebiec. Mi się uda tutaj na tą wieżę. Też w sumie wtedy się wystawię, ale przynajmniej zobaczę, gdzie kto jest. Jest tam typek, dobra. Raczej z lewej przyjdzie. Ten bot ma Mosina. Dobra, robimy szybką Yumę. Drzwi się otworzyły, widział mnie. Gość jest za drzwiami. Co już pewnie nie. Dobra. Spróbuję go jakoś obejść. Typek pewnie nie jest sam. Jo, o tym samym pomyślał. Puściło mnie, nie wie. Widział mnie. Wow, mnie zaskoczyli. No nic. Dopiero pod koniec go słyszałem. Dobra. To widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.